Dobra. Poszło? Siemaneczko, witam na budowie domku, na którym ostatnio chyba widzieliście, jak zalewaliśmy chudziaka. Jesteśmy tu drugi dzień. Dzisiaj jest sobota przed majówką, no bo stwierdziliśmy, że po prostu wtorek będzie drugi, będzie wolny, a my dzisiaj pociągniemy. I pociągniemy. Wczoraj mieliśmy na trzy warstwy zrobione, co, żeby po prostu zrobić te strefy podokienne, te zbrojenie, czyli wymiar okna i pół metra z każdej strony, te druty są więcej. Gdybyśmy tu postawili narożnik, no to wiadomo, żeby było, no by przeszkadzał. Także murarka we trzech, no i jedziemy. Jeszcze tam taką posadzkę kiedyś robiliśmy, tam mam nagrane, ale po prostu muszę, bo tam na dwa razy lejemy, więc będziemy, może będzie z całości jakiś film. No i tu są dwa takie węgarki z cegły. No i tu jest już wtopiony na samym początku. No bo tu te startery muszą być tu, bo majster się zajebał. No i źle było spojrzane w plan całkowicie, no, nic innego. No bo jakby to było inaczej, aby jakaś budowa była, żeby czegoś nie zjebać, nie? No, trzeba po prostu tu wykuć ze dwa bloczki dotąd, no i zakotwić te schody, a to jest do wycięcia. Tak, wszystko jest ok, tylko to... No tu jest wtopione trochę, no, dodatkowa robota. Tutaj garażyk musimy pierwszy, pewnie będzie stawiany, bo tutaj będzie strop niżej. Już trzeba myśleć coś o dokach, bo tych dok jest mało. U nas też nie ma gdzie pożyczyć tego, no może coś się kupi. Nie? Płyt powinno starczyć. No i oczywiście to też było wczoraj noszone ręcznie, bo te suporeksy tam trochę za źle były pod tą siatką postawione, no bo no nie wybierze później tych palet. To są na długości tamtej ściany. No ale jest przeniesiony, a resztę ładowarka. No nic, biorę się. Ja dzisiaj od rana wyciągam narożniki. Tu pan logistyk stawia. Janek nam tu docina, trochę mu to nie idzie i po prostu teraz pianoklej, tam gdzie są takie dziury, no to nie klejem, tylko pianką. Żeby to miało ręce i nogi. Tu też już powypuszczane, porozmierzane podścianki działowe. Esy wypuszczamy, nie ma u nas nigdzie, żeby coś systemowego, te systemowe blaszki były. Także co, kamera na głowę i coś trzeba w końcu nagrać. Narożniki mamy postawione. Teraz trzeba się wziąć. Tutaj postawimy. Pewnie skończymy to na 6 warstw. Kurde, ten plan znowu rozwiewa. I to będzie finish. Co jeszcze wam mogę powiedzieć ciekawego? A, na przykład to, że bolało mnie kolano. Bolało. To kolano też mnie boli od... A, szkoda się przyznawać. No i poszedłem na zdjęcie, no i teraz... No coś mam z mięśniem tam, niby. A co to teraz trzeba do rodzinnego? Do rodzinnego, jakiś kurde pewno ortopeda znowu i to tak już się zaczyna, wędrówka kurwa po lekarzach. Wychodzi. Może być, że od dźwigania, ja tak sobie myślę, że na to no bo tam mi ktoś mówi, że uraz jakiś, a ja nie pamiętam, że coś zrobił. Mi się wydaje, że to duże
może być przeciążone od tej wibrołaty też, od roboty ogólnie, bo zawsze tak sobie teraz kojarzę, to zawsze tą wibrołatę jakoś na prawą nogę, bo to prawa mnie boli. No i coś to musi być, bo tak normalnie to nie, ale po całym dniu to czuję to. Szczególnie jakaś cięższa robota jest. Trzeba się za to brać, bo przecież kurwa sezonu nie przerobię, już coś mi tam z tyłu spuchło też na tym kolanem, niby podejrzewali, że jakaś torbiel Beckera, ale wiecie jak to jest, jak się człowiek da w lekarzy, nie? A z agregatem, agregat też już jest zrobiony, już nie nagrywałem, ale po prostu ta pompa była odwrotnie złożona i to powinienem też wiedzieć, bo przecież nakrętki były ogólnie, no śruby były nie w tę stronę. Człowiek szybko i nie zwrócił uwagi, a później tak filmy sobie przeglądałem, no przecież to nie jest z tej strony co trzeba. No i teraz się nie cofa, ładnie do gniata dociska i nie mogłem wykręcić tej pompy w ogóle, ale jak to się mówi, wziąłem, po prostu ją przechyliłem cały korz i nalałem tam wody, no i trochę ta woda pomogła, ale niski. Tu mamy biały klej, to ładnie będzie czysto. No to lepiej wizualnie tylko wygląda, to w sumie nie robi różnicy, czy to jest biały czy czarny. Akurat ten mamy dwa rodzaje, ale ten akurat jest z solbetu. No i trzeba coś się tu zastanawiać nad tym stropem nad garażem. Stropem, tylko że płyt mi starczy, ale chyba trzeba będzie jechać. Ciekawe, czy staniały trochę te doki, czy nie. Ostatnio 30 coś złotych płaciłem za metr. Nie wiem, czy tak mi się kojarzy coś, że 34. Może trochę staniało. A no i tu też jest, trzeba też te wymiary, bo jedno zwymiarowane od zewnątrz, drugie od wewnątrz, a materiał tu jest był 25, nie? Poroter ma, a jest 24 i tu o, takie właśnie wyszły. Bo jedne wymiary od tej, drugie od tej, po zewnątrz, że się zgadzało, jest dobrze, a później od środka i 48! I też to tak, no ale to centymetr. No niby nic, nie? A niby tu się zgadza, później tego szukasz i a tu sobie pion przenoszę, gdzie ma być S wstawiony. Dobra, tam, no, tam nie wstawię. Aha, i tutaj okno ma mieć 2 metry. Tu jest kuchnia. I tam okienko 60. Żeby nie zamurować. No to idziemy do tego. Do logistyka może coś ciekawego powiem. Czy nie se zagaję? Logistyk masz, nie? Żebyś kurwa nie stał. Esa? Esioka? To do Jarka Ogarka. No nie chcę nic ciekawego powiedzieć. Nie, czemu mnie tu wyliczał, ile ja tu zarabiam. Z metra. Na te mury. Stwierdził, że 4000 dziennie mi wychodzi. Dniówa. Dużo się nie pomyliłem. Sara ma urodziny. Muszę mu poszukać te. Kupię mu ten mikrofon. Tylko mi się wydaje, że taki, żeby taki ze 3 metry kabla miał. A ty masz podejście do tego z. Masz jacka tam w telefonie? No, żeby tak nie wyszło, że masz to duże USB.
To USB-C czy jak to tą? Co? Pokażę ci telefon i zobaczysz, bo ja nie wiem. Dobra. Tak wam powiem, że ludzie się tak na nas dzisiaj dziwnie patrzą, nie? Że tu siedzimy, ale no co no. To nie był aż taki must tu przyjść, ale... No to jest głupie, bo człowiek, co to teraz... No dużo ludzi gdzieś tam wyjedzie, a ja sobie myślę, co ja będę tyle czasu robił. W tym domu też tam, też by trzeba było nagrać. No tam niby teraz to by trzeba... O Jezus... By trzeba było szafki powiesić, coś tam i wtedy te płytki pomierzyć. O co tu chodzi? Dobra, trzeba go wypuścić i go zetrzeć trochę. Jest tu te 130? No jest, dobra. Muszę tu jakoś to wyprowadzić. Dobra, teraz następna warstwa. O. No i dużo nam tu nie zostanie. Wymurujemy ten klej pewnie. No i w jednym filmie wam wszystko opowiem. No, przydałoby się częściej niż ileś tam, niż 2 tygodnie film, nie? Bo to wszystko... Wszystko ucichło, zasięg, no ale co? Mówię, ja z tego nie mam, Bóg wie ile, nie? To mi wychodzi nieraz. W tych lepszych czasach to miałem 1000 zł na miesiąc za YouTube'a, no to w tych lepszych czasach i całe 200 widzów dochodziło, a teraz nikt nie dochodzi. Coś tam niby ogląda, oglądacie, oglądają, ale... Ale to już ucichło. No trudno. Mówię, to nie jest... Ja z tego nie żyję. Taki bonus, nie? Na ZUSy. Mamy Fajrant. 12 starczy. Wszystko teraz tu trzeba rusztowania. I tyle. Tu jakieś odrzuty są. Ten widzę, że... Taki jakiś kurde... niewymiarowy, tu jakiś jest 20, z jednej strony ma 24, z drugiej 25, a to jest mało ważne. Tu jest oczywiście nie zasypane, no bo nie miał jak dojechać, no i towaru też już nie ma. Tu jest na wodę uszykowane, no to teraz trzeba wchodzić na rusztowania i stawiać pierwszy ten garaż i tyle. Dobra, taki krótki film informacyjny. Na razie, cześć.